W dzisiejszym odcinku serii Zanim byli sławni opowiem wam o 10-letniej Neli Zawadzkiej. Ta mała się podziała, woła tata. Co ta mała zmalowała, mówi gra. Co ty kuko i od nowa. Zachęcam was do lajkowania, subskrybowania i komentowania tego odcinka. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Nela Zawadzka ma 10 lat i pochodzi z Węgrowa. Mając 6 lat wystąpiła w trzecim konkursie dla dzieci i młodzieży Debiut. Słodko nie potrafię ciebie dym, W 2016 roku zdobyła trzecie miejsce w ogólnopolskim festiwalu dzieci i młodzieży w Krakowie. Dziś będzie was, niech nam się zdarzy. 19 listopada 2017 roku zdobyła pierwsze miejsce w 14 ogólnopolskim przeglądzie piosenki europejskiej. Nutka Poliglotka. Na początku roku wystąpiła podczas 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Węgrowie. Swoją przygodę z The Voice Kids rozpoczęła od wykonania utworu Małgorzaty Ostrowskiej pod tytułem Meluzyna. Utwór jej wykonania jest hitem internetu i ma ponad 4,5 miliona wyświetleń w serwisie YouTube. Nela dalej swoją przygodę z The Voice Kids będzie kontynuować w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. W drugim odcinku Nela toczyła bitwę z Nataszą Kotlarską i Zuzią Janik. Dziewczynki wykonały utwór pod tytułem Girlfriend. Ten pojedynek wygrała właśnie Nela, która ponownie zachwyciła i będzie reprezentowała Dawida w finale The Voice Kids. Sława Neli rośnie z dnia na dzień, co może świadczyć, że na Instagramie obserwuje ją ponad 10 tysięcy osób. Jej ulubione zajęcia oprócz muzyki to nurkowanie i łowienie ryb. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam was do subskrybowania, lajkowania oraz do obejrzenia moich poprzednich odcinków. Narka!